Cześć, z tej strony Michał Birek, u nas nieruchomości Wołomin. Chciałem dzisiaj Wam zaprezentować mieszkanie położone w Wołominie przy ulicy Sienkiewicza Sikorskiego. Jest róg Sienkiewicza i Sikorskiego. Dokładnie Sikorskiego 26. Mieszkanie jest położone na pierwszym piętrze. Zaraz pokażę. Jest to mieszkanie do totalnego remontu, ale w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Kupujący zwolniony jest z wynagrodzenia agencji. Więc cóż, zaczynamy. Postaram się pokazać wszystkie mankamenty, nie mankamenty tego mieszkania. Mieszkanie jest do generalnego remontu. To zaczynamy. Najpierw zrobimy rundkę wokół salonu. Duży, przestronny salon. Ponad 20 metrów. Mam nadzieję, że wszystko zaprezentuję odpowiednio. Tutaj widać, może zbliżymy, żeby było widać. Z tym będzie trochę zabawy. Okno, widok z okna. Otworzymy. Jak to wygląda? Widok na podwórko. Nie jest blok w blok, więc dużo przestrzeni. Jak to wszystko się zazieleni, znam to osiedle. W bloku naprzeciwko sprzedawałem mieszkanie. Jak to się wszystko zazieleni, będzie tutaj pięknie, spokojnie, okolica bezproblemowa. Taka kanapa do wyrzucenia, jakieś krzesełko, wiadomo. Balkon typu francuskiego. Z kolei na drugą stronę. Możemy przejść dalej. Z salonu przechodzimy do kuchni, którą to kuchnię można zaadaptować na dodatkowe pomieszczenie, bo jest duże, około 12 metrów, z widokiem na podwórko. Spora przestrona. Jeszcze jest piec gazowy. On jest do likwidacji, ponieważ można się podłączyć do ogrzewania i do wody ciepłej, miejskiej. Dwa kominy. Informacja dla inwestorów. Mamy dwa kominy w kuchni. Jeden komin w salonie. I jeden komin w łazience, do której to właśnie się udajemy. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Mam nadłączone światło. No. Koniak jest, każdy widzi. Oj. Jest tak ciemno, że aparat nie może złapać ostrości. Tak, generalny remont. Do mieszkania wchodzi się przez wąski hol. Wszystkie wewnętrzne ściany w mieszkaniu są to ściany działowe. Więc wszelkie adaptacje jak najbardziej są wykonalne. Mam nadzieję, że wszystko jest czytelne. Jest to mieszkanie bardzo wysokie. Jest to wysoki blok. Jak widać. 2,75 wedle mojej wiedzy, ale muszę to jeszcze zmierzyć. Czynsz administracyjny na poziomie obecnie 200 zł. Na poziomie 200 zł. Mieszkanie dostępne od ręki, jeszcze właściciel nie jest wpisany do księgi wieczystej, więc chcąc wziąć kredyt, będziemy musieli poczekać, aż sąd wpisze nowego właściciela do księgi wieczystej, wtedy będzie można się pod to zakredytować. Także zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że jest to atrakcyjna oferta inwestycyjnie, czy dla niewielkiej rodziny, ponieważ można wygospodarować dwa pokoje, ewentualnie dla singla lub pary. Nie powiedziałem najważniejszego, cena. Cena w tej chwili wynosi 197 500.
I tak jak powiedziałem, kupujący zwolniony jest z prowizji agenta. Myślę, że warto, bo mi nie wychodzi. Cena z metra wychodzi około 5000, więc do niewielkiej negocjacji, jak zawsze. Także z tego pięknego, malowniczego, pięknie wykończonego mieszkanka, może na tle jeszcze raz jedno ujęcie. Nie ma piastrości. Także z tego pięknie zrobionego, wykończonego pod klucz mieszkania pozdrawiam Państwa i zapraszam do kontaktu. Michał Birek, Północ Nieruchomości Wołomin. Cześć.